poszukiwaniu dobrego życia. Razem z moimi gośćmi postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest dobre życie, co w nim nas cieszy, co raduje, a co nas w nim rozczula. Zapraszam, Marta Klepka. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Cieszę się, że dzisiaj też ten wieczór spędzimy razem, wyjątkowo w środę o 21:15, nasza audycja w poszukiwaniu dobrego życia. Usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj będziemy mówić dużo o sukcesie, dużo o prestiżu i o tym, co się dzieje w naszym Poznaniu. Zaprosiłam do naszego studia kobietę pełną optymizmu, pełną loków i czarującego uśmiechu. Joanna Małecka jest dzisiaj z nami w studio. Dobry wieczór Państwu, witam Cię Marto. Cieszę się, że Asia przyjęła moje zaproszenie, proszę Państwa, bo już na naszym poznańskim rynku pojawiła się gazeta Sukces po poznańsku. Pierwszy numer za nami i pomyślałam sobie, że to jest najlepszy moment, żeby o tym właśnie sukcesie porozmawiać z redaktor naczelną tego czasopisma. Cieszę się, że jesteś Asiu z nami i cieszę się, że takie czasopismo kolejne na naszym rynku się już pojawiło. Zanim będę Ci tutaj gratulować i cieszyć się razem z Tobą z tego sukcesu, opowiedzmy słuchaczom, jak zaczęła się cała Twoja przygoda z pierwszym numerem, który wyszedł na rynek, bo był to jeszcze, tutaj musimy powiedzieć trochę słów o konkurencji, którą zresztą tworzyłaś od samych podstaw, więc będziemy tutaj wracać myślami do tego, co było, patrzeć oczywiście też w przyszłość, ale zacznijmy od tego poznańskiego prestiżu. Przecież tam nam pokazałaś, co to jest prestiż w Poznaniu, o czym się w Poznaniu mówi, co jest dla poznaniaków też ważne. Tak, rzeczywiście, poznański prestiż to był taki start troszeczkę w to, co jest dzisiaj. Do współpracy przy poznańskim prestiżu zaprosiła mnie Edyta Kochman, którą serdecznie pozdrawiam. I muszę jej podziękować za to, że mnie zaprosiła, dlatego że to było ogromne wyzwanie, ogromna ilość pracy, no i też tworzenie czegoś nowego, czego do tej pory w Poznaniu nie było. Poznań nie miał takiego typowego magazynu miejskiego. My stworzyliśmy ten magazyn. Początki oczywiście były trudne. Tak, no bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co to ma być, jak to ma wyglądać. Troszeczkę inspirowaliśmy się magazynami miejskimi dostępnymi w całym kraju. Podpatrywaliśmy, jak oni to robią. Wiadomo, że najlepiej czerpać wzorce od tego, co się dobrze sprzedaje na rynku. Przeglądaliśmy zwłaszcza Trójmiejski Prestiż, który naprawdę świetnie wydawany od wielu, wielu lat. Stamtąd też Edyta pochodzi, prawda? Tak. Z Trójmiasta. Tak, Edyta pochodzi z Trójmiasta i gdzieś tam troszeczkę się zainspirowałyśmy tym tytułem. No i przenieść, a raczej stworzyć coś na rynek poznański, który jest bardzo trudny wbrew pozorom. My, poznaniacy, jesteśmy wymagający. Chcemy produktu, który będzie naprawdę na poziomie, ale też z drugiej strony chcemy przy tym produkcie odpocząć. I jakby trzeba było to wypośrodkować. I pamiętam pracę przy tych pierwszych numerach, to było takie troszeczkę błądzenie, no bo też nie wiedzieliśmy, czy to, co podamy czytelnikom, się spodoba, czy nie, czy będą chcieli to czytać, czy nie. Przede wszystkim wyobrażam sobie pierwszą trudność, jak namówić poznaniaków do udziału w tym projekcie, jak jeszcze nie wiedzą, a poznaniacy są z założenia trochę ostrożni, więc tak, nie wiedzą, z czym to się je, kto to będzie czytał, do kogo to trafi. Jak wam się udało tych pierwszych waszych bohaterów namówić do tego projektu? Ten pierwszy numer rzeczywiście był trudny. Wtedy jeszcze robiliśmy to razem z Michałem Gradowskim, ponieważ ja przyszłam jakby w trakcie produkcji tego tytułu. I pamiętam, jak zadzwoniłam do pani Hanny Banasza, którą serdecznie pozdrawiam. To była fantastyczna przygoda w ogóle ją poznać. I powiedziałam, że chciałabym zrobić z nią wywiad na okładkę poznańskiego prestiżu. A ona tak mówi do mnie w słuchawce: ale pani Joanno, ale co to jest poznański prestiż? I teraz trzeba było na tyle wytłumaczyć, że żeby pani Hanna Banaszak rzeczywiście się zgodziła, no nie oszukujmy się, ale to jest gwiazda wielkiego formatu i wszyscy ją znamy. Zresztą bardzo lubiana wśród poznaniaków. No i tak namawiałam tą panią Hannę, że to będzie taki fajny projekt, że to taki lifestyle, taki trochę, troszeczkę na luzie ten wywiad zrobimy, że on nie będzie taki jak rzeczywiście w tych gazetach kolorowych. No i pani Hanna po kilkunastu moich zdaniach zgodziła się na tę rozmowę.
Pamiętam, że chyba 4 czy 5 razy ją poprawiałyśmy, bo tam ciągle coś nie pasowało. Autoryzowała dokładnie. Tak, także poprawek było sporo, ale udało się. Potem się z panią Hanną spotkałam na kawie i rzeczywiście sobie rozmawiałyśmy. Potem dalej współpracowałyśmy ze sobą, także bardzo fajnie było poznać panią Hannę Banaszak i to była fajna przygoda. No a pozostali bohaterowie, no to tak, wiesz, sukcesywnie próbowaliśmy przekonać ich do tego projektu. To nie było łatwe, to było bardzo trudne, dlatego że wszyscy się śmiali, gdzie w ogóle gazeta, nie, tego nikt nie będzie czytał, a jeszcze może trzeba będzie za nią zapłacić. Gazeta Poznański Prestiż, jak i Sukces po poznańsku, które dzisiaj robię, są gazetami bezpłatnymi, więc jakby tutaj nie było mowy o pieniądzach. Natomiast no, pamiętam ten pierwszy, drugi numer, jak zadzwoniłam do Kasi Bujakiewicz, która do mnie mówi też, ale co to jest Poznański Prestiż? No Kasię to trzeba dobrze przekonać, bo Kasia niezbyt chętnie udziela przecież wywiadów, ona bardzo to selekcjonuje i tu musiałaś dużo swojego wdzięku użyć. Wiesz co, ja myślę, że wszystkich należy traktować równo i po prostu rozmawiać jak z człowiekiem. Chociaż tu trzeba też dodać szybko o Kasi, która też zresztą była gościem naszej audycji, że Kasia kocha wszystkie co poznańskie, więc ona się z tym miastem bardzo utożsamia i jest poznanianką z krwi i kości, więc myślę, że to też był dodatkowy atut, żeby w tym wziąć udział. I jak ci się współpracowało z Kasią? Rozmowa była zabawna, wesoła? Rozmowa była bardzo zabawna, bardzo wesoła. Opowiadała mi dużo o snowboardzie, o swojej pasji, o też pasji swojego już męża dzisiaj, ale też o córce, o tej poznańskości takiej, o tym, że ona tutaj lubi wracać i rzeczywiście ten Poznań ma głęboko w sercu. Bardzo fajna, ciepła osoba. Potem też wymieniłyśmy kilka telefonów. Także tak, z Kasią muszę powiedzieć, że tak, to był też bardzo fajny wywiad. I też myśmy chyba dużo się od siebie nauczyły też podczas tego wywiadu. Na tym wywiadzie był ze mną mój szef, także on też trochę rozmawiał. Rozmawialiśmy w trójkę w zasadzie, ale myślę, że to fajnie wyszło. Kasia Bujakiewicz zresztą miała przepiękne zdjęcia do tego wywiadu. Zresztą muszę nadmienić, że ten drugi numer, który już poprowadziłam samodzielnie, został zauważony w konkursie, który organizował Ogólnopolski Magazyn Press i na 16 tytułów magazynów miejskich zaliśmy wysokie 4. miejsce. No jak na gazetę, która dopiero raczkowała, pojawiła się na rynku, tak, no to było dla mnie ogromne wyróżnienie i to jakby też trochę potwierdziło sens robienia Poznańskiego Prestiżu. No i potem czytelnicy zdecydowali tak naprawdę, bo czytelnicy dzwonili, oni chcieli zamówić prenumeratę, ta gazeta zaczęła znikać z punktów dystrybucji, co mnie bardzo cieszyło. Było bardzo dużo pozytywnych opinii. Oczywiście zdarzyły się też negatywne komentarze i krytykę też trzeba wziąć do siebie i jakby słuchać tego, co rzeczywiście ludzie chcą czytać. Ale to było niezwykle miłe, jak pamiętam, któregoś dnia do redakcji przyszła pani Maria, która wcześniej dzwoniła do mnie, że mieszka na osiedlu Bolesława Chrobrego i tam jakby nie ma gdzie tego magazynu dostać, czy ona mogłaby przyjść. Ja mówię, tak, pani Mario, proszę przyjść, będę na panią czekała. I ona weszła, na mnie uściskała i mówi, pani Anno, jak to się fajnie czyta, czy ja mogę wszystkie numery poprosić? I to było bardzo miłe i to jest tak naprawdę ten głos czytelnika, on jest nieoceniony i to jest... No dla niego tworzycie to wszystko. Tak. I wtedy tak naprawdę po tych kilku pierwszych numerach dopiero dotarło do mnie, że robimy coś, co ludzie chcą po prostu przeczytać, a to jest ważniejsze czasami od pensji i pieniędzy, które się zarabia za to, co się robi. Proszę Państwa, oczywiście to jest kolejna osoba, która pracuje z pasją, bo w tym mojej kochanej audycji się przewijają głównie ludzie z pasją, oddani temu, co robią. My tutaj powinniśmy chyba zdradzić naszym słuchaczom, jak my się z Janną poznałyśmy, bo to przecież też jest bardzo ważne i to też była lekcja dla dwóch stron. Udało nam się zaprosić Was do naszej współpracy przy ważnym projekcie, który organizowałam, konferencję Szklane Sufity i wtedy miała być ta słynna relacja właśnie w Poznańskim Prestiżu. To był jakby taki początek, chciałyśmy zacząć współpracować i proszę sobie wyobrazić, jak to w życiu bywa czasem przewrotnie. Pech chciał, że zdjęcia z naszej konferencji były w gazecie, ale opisane zostały zupełnie inaczej. Tak się czasami po prostu zdarza. No, trafiło to na mnie, oczywiście zagotowałam się, to było też taki pierwszy raz u mnie wybuch jakiejś takiej
niepożądanych, negatywnych emocji i o 8.15 zadzwoniłam do pani redaktor Joanny i powiedziałam bardzo skromnie rzecz ujmując, dobitnie, co na ten temat sądzę i że to się nie ma prawa zdarzyć, że tak nie można pracować, że od redaktora naczelnego wymaga się jeszcze większej dbałości o szczegóły. Powołałam się na mojego serdecznego kolegę Jacka Szmyta, redaktora naczelnego Twojego Stylu, że Jacek zawsze przez 10 lat sprawdza czasopismo. No i tak się poznałyśmy trochę, trochę w stresie, trochę w kłótni. Nawet nie kłótni, bo tu muszę od razu powiedzieć, że Joanna posypała głowę popiołem, przepraszała od razu. Ale opowiadam tę historię po to, żeby czasami dać szansę tym osobom, które popełniam błąd i też ja zbyt być może pochopnie zadzwoniłam, mogłam chwilę odczekać, a nie budzić cię prawie bez kawy i że jest szansa zawsze na rozmowę, na dialog i na przeprosiny, że czasami przeprosiny też trzeba przyjąć, bo dzisiaj byśmy tutaj we dwie razem nie siedziały i razem się nie zakolegowały, a przy tym dalej chcemy ze sobą współpracować, bo to była taka duża lekcja dla nas, prawda? Tak, muszę powiedzieć, że ten telefon pamiętam bardzo dobrze. O 8.15 stałam przed drzwiami mojej redakcji i patrzę, dzwoni Marta Klepka, mówię, coś się wydarzyło. A ja jeszcze wtedy nie byłam świadoma tego, co jest w tej gazecie, bo to gazeta powstawała no, bardzo szybko i gdzieś tam no, czegoś się nie dopatrzyłam, tak? I to jest oczywiście mój błąd. I pamiętam, jak zadzwoniłaś do mnie i dostałam reprymendę. Potem oczywiście poszłam do redakcji, otworzyłam gazetę, zobaczyłam i się załamałam po prostu. Taka bezsilność mnie trochę ogarnęła. Mówię, co ja mam teraz zrobić? Fajna impreza i wszystko super wyszło, tak? A tutaj taki błąd. No ale jak ja to mówię, nie myli się ten, kto nic nie robi, zdarzają się takie błędy. Przeprosiłam cię, pamiętam tak. Wtedy. Pamiętam wtedy, że też mój szef z moją szefową pojechali łagodzić sytuację i całe szczęście. No i finalnie wyszedł nam z tego wywiad, który zrobiłyśmy razem. Tak, na okładkę. I też pamiętam jeszcze jedną rzecz, ponieważ po tej całej aferze i tak dalej z tą pomyłką jechałam do Marty na wywiad, do ciebie, przepraszam, cała zdenerwowana, bo sobie myślę, kurczę, co ja teraz mam zrobić, jak ja w ogóle... Bo ja też czułam to, że popełniłam ten błąd, a ja jestem bardzo krytyczna wobec siebie i jeżeli popełniam błędy, to jak najszybciej chcę to rozwiązać, porozmawiać i załagodzić na tyle, na ile się da. I pamiętam, że usiadłyśmy w restauracji przy twoim ulubionym stoliku i mówię sobie, nie, ten wywiad musi być dobry, to on musi być naprawdę bardzo dobry. I zaczęłyśmy rozmawiać, nie? Były chwile śmiechu, były chwile wzruszenia, ja jeszcze troszeczkę poddenerwowana tą całą sytuacją, ale myślę, że wyszło nam fajnie i myślę, że przez to właśnie, że chyba zaczęłyśmy z takiego pułapu, to dzisiaj możemy rozmawiać. Tak. I to jest ważne, drodzy Państwo, w tym życiu, tak sobie myślę, żeby to właśnie tak dobrze spuentować, że trzeba dawać ludziom drugą szansę i sobie też dawać drugą szansę, bo przecież ja też mogłam się zawziąć tak. I powiedzieć, nie, nie chcę już tutaj rozmawiać, a straciłabym bardzo ciekawy wywiad, który dla mnie też był bardzo ważny. To było też takie otwarcie się na gazetę, na Poznań, na tych ludzi, którzy czytali ten wywiad, było przecież bardzo mnóstwo dobrych relacji i dobrych emocji, ale były też słowa krytyki, bo to też zawsze człowiek myśli o tym, jak to wyjdzie. Ja też miałam dreszczyk emocji, byłam wtedy na wakacjach i tak cały czas się stresowałam, jak to wyjdzie. Także, drodzy słuchacze, dajemy wszystkim drugą szansę i sobie również. Tak, i każdy na nią zasługuje, bez względu na to, co zrobi. Dokładnie tak. Bo czasami ten błąd naprawdę wychodzi nieświadomie i czasami nie chcemy zrobić komuś krzywdy i robimy to zupełnie nieświadomie. No i potem dopiero człowiek się budzi i mówi, kurczę, coś się stało i jakoś trzeba to naprawić, tak? Ale jeżeli jest dialog po drugiej stronie i mamy w sobie trochę pokory, no to myślę, że wszystko jesteśmy w stanie rozwiązać. Ja ten wywiad uwielbiam, także pamiętam o nim, dlatego też bukiet kwiatów powędrował do biura. No właśnie zapomniałam, to jest bardzo ważne, ponieważ siedząc w biurze któregoś dnia właśnie po ukazaniu się, to było wakacyjne wydanie, tak, wtedy wakacyjne. Poznańskiego Prestiżu. I siedzę sobie w biurze i nagle w drzwiach widzę kwiaty, a dopiero potem człowieka i myślę sobie, Jezus, coś się stało. I Roma wtedy, Roma Grzybek przyszła, tak, i wręczyła mi 30 róż
białych, przepięknych w ogóle. Jakże ja nie dostałam takiego bukietu kwiatów od żadnego mężczyzny, zaznaczam. Od Miejmy kobiety nadzieję, tym że niedługo jakieś kwiaty się pojawią. Tak, były piękne, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Naprawdę była wielka radość dla mnie i ogromne wzruszenie, bo wtedy pamiętam, że się wzruszyłam i to było, no to był taki chyba nowy początek. Dokładnie tak, obie byłyśmy wzruszone, bo ja byłam też wzruszona i to powtórzę kolejny raz, że dajemy wszystkim drugą szansę. I Joanno, tworzyłaś Poznański Prestiż ponad rok, około roku. Mhm. I nastąpił ten trudniejszy moment w życiu. Był sukces, wszystko się działo, szło do przodu, gazeta się rozwijała. Natomiast od środka nie wyglądało to aż tak dobrze, bo skończyło się to być może nie tak, jak planowałaś. Nie, rzeczywiście, skończyło się dużym zaskoczeniem dla mnie i też dla mojego zespołu. Ale myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Ten magazyn rzeczywiście, znaczy udało mi się zaprosić do współpracy fantastycznych ludzi i naprawdę dobrych dziennikarzy, którzy w tej branży pracują od lat. Gdzieś tam... No tak, bo dziennikarką jesteś już od 16 lat, tak. To też powiedzmy tutaj otwarcie. Tak, 16 lat, aż się nie chce wierzyć, jak tak czasami patrzę, tak, jak to się dzieje, że to już 16 lat. Tak, i wtedy muszę powiedzieć, że takiej prawdziwej pracy w zespole nauczyłam się w Gazecie Poznańskiej. Tej gazety już dzisiaj niestety nie ma, ale cieszę się, że tam trafiłam te 16 lat temu. Bo tam pracowaliśmy, proszę sobie wyobrazić, że siedzieliśmy na jednej hali, troszeczkę większej niż to studio i siedziało nas tam 21 osób. Oj, to faktycznie. Nie mieliście ciasno. Tak. I jak każdy dzwonił do... Jak każdy przygotowywał artykuł i dzwonił do osób, z którymi musiał przeprowadzić wywiad, to myśmy się przekrzykiwali, ale potrafiliśmy się jak tak skoncentrować. Maklerska. Tak, dokładnie tak. Takie open space'y dzisiaj są modne. Wtedy rzeczywiście to nie była łatwa praca, ale stworzyliśmy zespół, który właściwie, jeżeli na przykład kogoś nie było w pracy, albo ktoś miał z czymś problem, coś się stało, to druga osoba za niego pisała artykuł i się podpisywała jego nazwiskiem. I to była taka praca, która nauczyła mnie faktycznej pracy w zespole i tego, że trzeba sobie pomagać, bo różne sytuacje nas spotykają i trzeba się mimo wszystko wspierać, tak? I tutaj w Poznańskim Prestiżu pojawiły się nazwiska, z którymi miałam przyjemność i zaszczyt pracować w Gazecie Poznańskiej i bardzo się cieszę, że te osoby do mnie dołączyły. Zresztą są ze mną do dzisiaj i bardzo im za to dziękuję. No i Poznański Prestiż tworzyliśmy do końca ubiegłego roku. Muszę powiedzieć, że właściwie to był rok wyjęty kompletnie z mojego życia, dlatego że ciągle coś się działo. Zresztą w Poznaniu bardzo dużo się dzieje. I wbrew pozorom, wbrew choć pozorom, mówimy, że mało tak, niektórzy się mówią, dzieje. Że nic się nie tak. dzieje. Tak. Ale tych wydarzeń, imprez, eventów, pokazów, różnego rodzaju kulturalnych też propozycji jest całe mnóstwo. Udało nam się ten tytuł na tyle wprowadzić na rynek, że byliśmy rozpoznawalni i po prostu ludzie nas zapraszali na różne imprezy. Ja na te imprezy chodziłam. Oczywiście czasami się dzieliliśmy rolami, ale no gdzieś tam w większości jednak z racji tego, że ja byłam etatowym pracownikiem, no to musiałam chodzić na te imprezy. Bardzo je lubiłam, bo ja nie mówię, że one mi przeszkadzały, absolutnie nie. Ale one zajmowały mi bardzo dużo czasu. W związku z tym moja rodzina i moi znajomi się na mnie poobrażali, że nie mam dla nich czasu, ani weekendów, ani wieczorów, ani nic, bo ciągle pracujesz. No tak, tworzyłaś duży projekt. No tak. To zawsze pierwsze lata są trudne. Są trudne i rzeczywiście tego czasu miałam mało, ale ja tak kochałam tę pracę i ja w tę pracę po prostu weszłam całą sobą. I ona była takim moim całym życiem praktycznie. Po rozwodzie, który przeszłam dosyć boleśnie, to właściwie jakby weszłam w tę gazetę całą sobą, zostawiając to wszystko, co się wydarzyło za mną. No i przyszedł 30 listopada i podziękowano mi za współpracę, ponieważ mój wydawca miał trochę inną wizję na tę gazetę niż my. Ale tutaj oczywiście muszę podziękować mojemu szefowi, panu Jarosławowi, muszę podziękować pani Edycie, którzy dali mi szansę poprowadzenia Poznańskiego Prestiżu i dzięki temu bardzo dużo się nauczyłam. Dzisiaj myślę, że jestem bardziej asertywna niż wtedy. To chyba nauczyło mnie rozstanie z Poznańskim Prestiżem. Nie ukrywam, że potem było mi trudno, bo jak to był pierwszy człowiek, szok. Jak coś tracimy, tak. Nie wiemy, co się dzieje, nie jesteśmy na to przygotowani. To jest naturalne, że tak. Stres i
Dokładnie. Szukanie światełka w tunelu, tak. Więc pierwsze tygodnie były trudne? Były trudne, zresztą no mówię, no moje całe życie upadło, tak? I to mówi się, że nie powinno się wiązać z pracą i przywiązywać do ludzi, do miejsca pracy, ale to się nie dało się bez tego pracować. Mhm. Bo ja uważam, że jeżeli człowiek pracuje sercem i to jest jego pasja, no to siłą rzeczy przywiązuje się do tego, co robi. I potem było mi rzeczywiście bardzo ciężko. Dużym zaskoczeniem dla mnie było to i też miłym zaskoczeniem, że zarazem ze mną zrezygnował cały zespół, który zbudowałam. I to pokazało mi, że rzeczywiście zrobiliśmy coś fajnego. Że jesteśmy zespołem. Tak, że jesteśmy zespołem, że nawet w takich sytuacjach, gdzie każdy dzisiaj szuka dodatkowego źródła dochodu, no bo mamy trudne czasy, że ludzie potrafią być lojalni. A lojalność też dzisiaj bardzo ciężko. W związku z tym jakby miałam takie poczucie, że muszę im coś dać, że to nie jest tak, że oni zostają na lodzie, że jakoś to musi się poukładać. I powiem szczerze, że miałam bardzo ciężki grudzień. To zresztą mogą potwierdzić moi rodzice, którzy zabrali mnie wtedy na święta do Szklarskiej Poręby i tam troszeczkę doszłam do siebie. No i pojawił się nowy rok, a ja nie wysłałam żadnego CV w tym czasie. I tak się zastanawiałam, co tu zrobić. I cały czas w głowie miałam taką myśl, że ja muszę robić taką gazetę, że to jest to, co kocham i to jest to, co całe życie chciałam robić. I jak to zrobić? I tak się złożyło. Chociaż ja zawsze powtarzam, że nie ma w życiu przypadków, że zadzwoniono do mnie z targów poznańskich. Zaproszono mnie na spotkanie i zaproponowano mi poprowadzenie magazynu miejskiego. I ja wtedy po prostu taka żarówka mi się zapaliła i sobie myślę, Boże, cały czas o tym myślałam i to się stało. I ja w to kompletnie nie wierzyłam. Ja bym tutaj się kłóciła, że ty w to nie wierzyłaś. Ty byłaś doskonale przekonana, że ty coś takiego prędzej czy później będziesz miała. Więc tutaj myślę sobie, że to przyciąganie i to dobre myśli w głowie, które miałaś, które były tylko ukierunkowane na to, że chcesz prowadzić takie czasopismo, że wiesz, o czym to czasopismo ma być, dla kogo ma być, to przyciągnęło właśnie takie rozwiązanie. Być może tak było. Ja naprawdę, ja całym sercem wierzyłam w to, że jeszcze będę coś takiego robić. Że chcesz to robić. Tak, i że bardzo chcę to robić. I może to trochę przyciągnęłam, nie wiem, ciężko mi powiedzieć dzisiaj, ale... Nie wyobrażałaś sobie siebie w żadnej innej roli. Zupełnie nie, bo... Więc proszę Państwa, drodzy słuchacze, jak czegoś bardzo mocno pragniecie, to należy w to głęboko wierzyć i po prostu do tego dążyć za wszelką cenę, nie rezygnować z marzeń. Nie, to prawda. To powiem szczerze, że po raz pierwszy chyba tak bardzo wierzyłam w coś i tak bardzo marzyłam, żeby ponownie wyjść do tych ludzi, żeby zrobić z nimi te wywiady, żeby z nimi porozmawiać, żeby stworzyć coś, co może ktoś będzie chciał przeczytać, że nie wyobrażałam sobie siebie na innym stanowisku zupełnie. Chociaż jakieś tam propozycje się pojawiły po drodze, ale jakoś tak wszystko odrzucałam samoistnie, nawet nie zastanawiając się, czy odnalazłabym się tam, czy nie. Ja cały czas wierzyłam w to, głęboko w sercu miałam ten projekt, że ja muszę go kontynuować. I tutaj też wielkie podziękowania dla ludzi, którzy dali mi tę szansę, dla mojego prezesa Kobierskiego i dla Agnieszki Markiewicz, którzy stworzyli mi możliwość poprowadzenia dalej tego magazynu miejskiego. Tak, i mi całkowicie i bezgranicznie zaufali. To też mi daje takie poczucie, że ja muszę to zrobić dobrze, żeby ich nie zawieść. Jeszcze lepiej. Albo jeszcze lepiej, tak. No i cały zespół ze mną wrócił, tak? No bo cały zespół ponownie zaprosiłam do współpracy, z czego się bardzo cieszę. No i dalej robimy magazyn miejski. Dzisiaj się nazywa inaczej. Sukces po poznańsku. No i mam nadzieję, że spełniamy oczekiwania naszych czytelników. I zanim, proszę Państwa, będziemy mówić o tym, co przed nami, o sukcesie po poznańsku, może zaprosimy słuchaczy do wysłuchania twojej jednej z ulubionych piosenek. Tak, moją z jednych ulubionych piosenek jest Goo Goo Dolls Iris. Ona mi się kojarzy właśnie z czasami tej mojej pierwszej pracy takiej. Ona jest mocno emocjonalna, chyba tak jak ja. I gdzieś tam się połączyłyśmy razem z tą piosenką. Bardzo ją lubię, także mam nadzieję, że Państwo znają tę piosenkę i będzie nam miło razem jej wysłuchać. Jasiu, wysłuchaliśmy piosenki, na duszy się zrobiło lżej.
To powiedzmy, mamy pierwszy sukces po poznańsku za sobą. Tu już drukuje się drugi w przyszłym tygodniu. Będziemy mogli już dotknąć. Ja zawsze czekam, aż prawie będę mogła wąchać tą gazetę, bo to dla mnie jednak jest zupełnie inna wartość. Jak dotykam gazetę, czytam, otwieram, niż jak czytam w internecie. Ale to ponoć jest już staromodna, nie wiem. Chyba też jestem staromodna. Lubię zapach. Dokładnie. To cieszmy się tym po prostu. Tak. Powiedz, jakie emocje towarzyszyły temu pierwszemu numerowi? Jakie emocje towarzyszą temu drugiemu? Pierwszemu numerowi zdecydowanie towarzyszyły ogromne emocje. I to, jak to będzie wyglądało, jak to zrobimy. No bo wszystko trzeba było zrobić od nowa. Zaprosiłam do współpracy graficzki, z którymi też kiedyś współpracowałam, Zosię i Dorotę. I one, usiadłyśmy sobie i była burza mózgów, jak to zrobić, żeby to było nowoczesne, ale też przejrzyste, czytelne, także spodoba się, no oczywiście, że gusta każdego nie trafimy i to jest niemożliwe, ale żeby to zrobić tak z taką klasą, powiedzmy. No i kombinowałyśmy, i jak ten tytuł napisać, i jak to połączyć. Pierwsze projekty powstawały w bólach. Drukowałyśmy je setki razy chyba, żeby spojrzeć, czy to jest ładne, czy to jest nieładne. Chodziłyśmy do naszych znajomych, rodziców i mówiliśmy, słuchajcie, zobaczcie, to się nadaje do czegoś, czy to się nie nadaje, co mamy z tym zrobić, nie? I to tak trochę wyglądało. To K takie kopnięte i wyciągnięte w tytule, to jest pomysł, który zrodził się na samym końcu zupełnie. Chociaż mówi się, że pierwszy pomysł jest najlepszy, to u nas ten ostatni był najlepszym. No i musiałyśmy stworzyć też całą zawartość tego magazynu. Mi brakowało w poznańskim prestiżu trochę sportu, trochę takich rzeczy dla mężczyzn, bo nie oszukujmy się, ale dzisiaj czytelnikami gazet w większości są kobiety. Mhm. I teraz, żeby zainteresować facetów, no to siedziałam z tatą na kanapie w piątkowy wieczór, mówię, tato, no ale co byś chciał tam przeczytać? On mówi, dziecko, no wiesz, że ja tak nie czytam. Ja mówię, no tato, no ale gdybyś mógł czytać i gdybyś miał taką możliwość, to co byś chciał przeczytać? No nie wiem, no może coś o piłkarzach, wiesz, że ja lubię siatkówkę i tak dalej, a może jacyś fajni nowi sportowcy, tacy, którzy dopiero zaczynają, oni się też fajnie słucha, bo jeszcze nie są tacy zmanierowani, nie, jak niektórzy. I ja mówię, no dobrze, tato, no to coś już mi podpowiedziałeś. No i tak zbieraliśmy, te opinie zbieraliśmy. I w końcu ustaliliśmy zakres tematyczny tej gazety właściwie pod ludzi. Dodaliście też dział o modzie, przecież są też tak, jest stylizacje. Dział, tak, są stylizacje, są różne rodzaje ubrań podobierane i dopasowane do dodatków. Mamy reportaż, który dzisiaj już jest gatunkiem wymierającym, ale postanowiliśmy go powołać do życia, dlatego że wcześniej, kiedy robiłam spacery po dzielnicy, było bardzo dużo pozytywnych opinii na ten temat, że coś innego zrobiliśmy. Poznańcy wbrew pozorom lubią czytać o swoich dzielnicach, gdzie zamieszkują, prawda? Tak, tak się utożsamiają z tym. Tak. Dzisiaj w ogóle życie przenosi się do dzielnic. No, choćby Jeżyce, czy Wilda, czy Śródka, Chwaliszewo, to są dzielnice, które one jakby zaczęły żyć innym życiem. Tak, zupełnie innym. I tam jest mnóstwo fajnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. I też z tego, co wiem i z tego, co udało nam się dowiedzieć od poznaniaków, to oni lubią czytać o tym swoim fyrtlu. I teraz, jeżeli my im to damy i pójdziemy na te dzielnice, albo chociażby na ulicę Dąbrowskiego, ogromna ulica, na której mnóstwo rzeczy się dzieje, mieszka tam bardzo dużo ludzi i oni chcą wiedzieć, co na tej ulicy się tak naprawdę odbywa, gdzie oni mogą pójść, co ze sobą zrobić, a może coś nowego się otworzyło, a może ktoś nowy sąsiad się wprowadził. To są takie rzeczy. Też chcą poczytać o sobie, o swoich sąsiadach. Oczywiście. Tak najzwyczajniej w świecie. Dokładnie tak. Taki prosty przekaz dzisiaj jest, myślę, w cenie, bo my pracując na co dzień i pędząc za tym pieniądzem, za karierą, za sukcesem właśnie, szukamy trochę takiego oddechu po pracy. I teraz, jeżeli my damy czytelnikowi coś ciężkiego, takiego, że on będzie musiał jeszcze myśleć do tego, no to on nas nie przeczyta. No, to jest tak samo jak z książką. Jeżeli jest dobra książka, która wciąga i jest napisana właściwie do każdego odbiorcy i można przy niej odpocząć, no to zawsze chętnie po nią sięgniemy. Tak samo dzisiaj jest z prasą. Kiedyś były ambitne gazety drukowane na tematyczne, dziwnych formatach, tak, tematyczne. Dzisiaj się od tego odchodzi, dlatego że, mówię, mamy tyle problemów codziennych i zmagań w pracy, że po prostu przy lekturze chcemy odpocząć. Ja też wychodzę z takiego założenia, zresztą moje środowisko też tak stwierdziło, że trzeba dać po prostu coś lekkiego, coś lifestyle'owego, ale też osadzonego w naszym mieście, miejsc ludzi, którzy tutaj rzeczywiście budują ten sukces po poznańsku.
Zresztą mamy, sama wiesz, że mamy wiele miejsc w Poznaniu, którymi możemy się pochwalić. Tak, tak. I je pokazać. Od nowa na przykład teraz pisałam o Maltance i wyobraź sobie, że Maltanka odkąd istnieje kilkadziesiąt lat po raz pierwszy doczeka się remontu torów. Mm-hmm. Bo prawdopodobnie tego sezonu by nie przejechała z dziećmi, więc to są takie rzeczy, które są od lat w Poznaniu, ale dzieje się przy nich coś nowego i to też chcemy pokazywać, że rzeczywiście ten Poznań się zmienia, rozwija. Wiesz, ale teraz stworzyłaś, bo to mówmy otwarcie, stworzyłaś jedną gazetę, teraz tworzysz drugą gazetę i to są gazety, w których też poznaniacy chcą być. Poznaniacy chcą udzielić tego wywiadu, chcą pokazać, że robią ciekawe, mądre rzeczy, że się uczą, że sięgają po rzeczy, które już kiedyś zrobili, teraz je odnawiają, że chcą rozmów z architektami, że chcą wiedzieć, kto zbudował nawet stary browar, kto tworzył inne ciekawe miejsca, chcą wiedzieć, kto za tym stoi. I też jest troszkę tak, że nasi poznaniacy zaczynają być w tym naszym Poznaniu najzwyczajniej w świecie, w cudzysłowie ujmując, sławni, no bo teraz każdy chce być w tej gazecie waszej. No tak, i to mnie bardzo cieszy znowu, dlatego że to oznacza, że ci ludzie obdarzają nas zaufaniem, że, że wiedzą, czy myślą, że to, co zrobimy i to, w jaki sposób z nimi porozmawiamy, to ich usatysfakcjonuje. Ja lubię pokazywać ludzi z tak zwanego drugiego planu, czyli docierać do osób, które może nie są powszechnie znane i nie każdy o nich słyszał, ale robią rzeczy, które naprawdę są godne uwagi i które wpływają gdzieś tam na tą naszą poznańskość. I cieszę się, że te osoby też chcą być i chcą ze mną rozmawiać, się spotkać i się pokazać w gazecie, bo czasami jest tak, że boimy się jeszcze tego obiektywu, boimy się opowiedzieć o sobie. Boimy się zaistnieć. Boimy się zaistnieć, co inni powiedzą. Co powie sąsiad, nie? A może coś źle powiedziałem, a może to nie tak powinno być. Ale widzę, że kiedyś było z tym gorzej rzeczywiście. Kiedyś ludzie stronili od gazet, w ogóle od bycia gdziekolwiek. Dzisiaj to się trochę zmienia. Myślę, że każdy pracuje na swój własny rachunek i gdzieś to budowanie wizerunku wokół siebie stało się dosyć ważne. A jeżeli już naprawdę mamy wpływ na to, co dzieje się w mieście i jak to miasto funkcjonuje dzięki naszej takiej, powiedzmy sobie, chałupniczej pracy, to ja uważam, że naprawdę warto się pokazać i będę tych ludzi namawiała tak długo, jak będę robić ten magazyn. Uważajcie, drodzy słuchacze, bo tak, lada moment zapuka do waszych drzwi redaktor naczelna Joanna Małecka i zada kilka pytań. Ale taka jest właśnie Joanna. Joanna rozmawia ze wszystkimi, traktując wszystkich jednakowo. Każdy jest dla niej, każdy bohater jest tak samo ważny i to jest, Jasiu, też tobie takie cenne, że ty wszystkich ludzi traktujesz z taką samą należytą starannością, dbałością o szczegół, jesteś wrażliwa na nich, ich słuchasz i też oni cię tak fascynują, bo pamiętam, jak opowiadałaś o starszym dziadku, który cię ujął, a chcesz zrobić wywiad o ludziach, którzy siedzą na tych ławeczkach i oni są też dla ciebie jednakowo ważni. Wzruszyłam. Nie tylko ci prezesi wielkich firm, którzy robią biznesy, ale też taki, jak ja to czasami mówię, zwykły, piękny, mądry człowiek, który przeżył i ma historię do opowiedzenia, a każda historia właściwie takiego człowieka jest wzruszająca i jest piękna. Tak. Skąd w tobie też taka ta ciekawość drugiego człowieka? I że łzy mi lecą właśnie. Wzruszyłam się. Taka jestem trochę krucha, widzisz, sobie rozmawiamy. Wiesz co, takiej wrażliwości na życie, na ludzi nauczyli mnie moi rodzice. I bardzo się cieszę, że wpojono we mnie wartości, które mam do dzisiaj, że trzeba szanować każdego, nieważne co on robi w życiu, bo to jest człowiek. Że trzeba szanować też siebie w tym wszystkim, bo dzisiaj bardzo łatwo się zatracić. Moja mama zawsze powtarza mi, dziecko, wiesz co, współczuję ci trochę, bo dzisiaj żyjecie w takich trudnych czasach. My kiedyś, jak kończyliśmy szkołę, mieliśmy pracę i ta praca była w miarę spokojna, potem można było wyjść za mąż, rodzić dzieci i tak dalej, do pracy się wracało. Dzisiaj w takiej dobie... A w sobotę, niedzielę spędzaliśmy na działkach tak. I na biwakowaniu, a teraz po prostu wszystko się zmienia. Dokładnie. I co mówi dalej mama? Na tym biwakowaniu, to teraz tak mi się przypomniało, bo ja pochodzę z Dębca, właściwie ze Świerczewa się dowiedziałam, że pochodzę, bo to wszystko teraz jakoś podzieliło dziwnie inaczej. I pamiętam, jak z rodzicami jeździliśmy w weekendy do Puszczykowa nad Wartę się kąpać i to były takie beztroskie weekendy do Osowej Góry, kiedy jeszcze można było się w Jeziorze Góreckim kąpać, dziś już niestety jest to niemożliwe.
A my dzisiaj pracujemy w weekendy. Bardzo często. To jest to, co ja powiedziałam o zeszłym roku, gdzie właściwie przepracowałam cały rok. Jakby tracimy czas dla bliskich, dla siebie przede wszystkim, bo w tym wszystkim zatracamy siebie. Ja myślę, że czasami tak siedzę z moimi rodzicami i tak na mnie patrzą, dziecko, ale taka jesteś zmęczona jakaś taka, nie? I ja mówię, wiesz co, mamo, no taka dzisiaj praca i tak dalej, ale w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, a co jest teraz, nauczyłam się dzielić życie na to życie zawodowe i na to życie prywatne. I uważam, że tak każdy powinien funkcjonować. Moja mama zawsze pokazywała mi taką stronę domu rodzinnego. Ja bardzo lubię z moimi rodzicami przebywać, oni są moimi przyjaciółmi. Bardzo lubimy ze sobą wyjeżdżać wszędzie. Potem wszyscy patrzą na mnie dziwnie, bo ja na wakacje z rodzicami na przykład jadę. No nie widzę w tym nic złego. Bardzo się kochamy i szanujemy i bardzo się wspieramy, a różne mieliśmy sytuacje w życiu, że trzeba było naprawdę wspiąć się na wyżyny i sobie pomóc. I chyba stąd, chyba z domu, znaczy nie chyba, na pewno z domu wyniosłam coś takiego, żeby z każdym porozmawiać, każdego szanować, bez względu na to, kim jest i co robi, bo ja uważam, że prezes dużej firmy jest taki sam, tak, jak pani, która sprząta biura, tak, wieczorami. I jeżeli na przykład jest Dzień Kobiet, tak, i pracujemy w firmie, w której jest mnóstwo kobiet, od sprzątaczek właśnie po panie prezes, to wszystkim należą się kwiaty. Oczywiście. Nie tylko pracownikom. Oczywiście. I miałam takiego fajnego szefa, o którym też muszę tutaj powiedzieć, byłego już starostę powiatu szamotulskiego, z którym miałam przyjemność pracować przez 2 lata. I on właśnie taki był. On też potrafił rozmawiać z każdym i nie miał z tym zupełnie żadnego problemu, mimo tego, że był gdzieś tam na świeczniku i mógł czuć się lepszy. On nie był lepszy, on był taki sam jak wszyscy. Mm-hmm. Ja wszystkich dokładnie, dlatego mi się z nim chyba dobrze pracowało wtedy, bo my mamy podobne podejście do życia. Ja kocham ludzi. Dla mnie człowiek, każdy człowiek ma coś do powiedzenia i ma swoją historię. Czasami trudną, czasami całkiem zabawną. To zależy, na kogo się trafi. Jak gdyby mi tak zabrano ludzi obok, to chyba bym zwiędła. Nie mogłabym. Chociaż muszę powiedzieć, że ta praca, no ponieważ ja mam ciągle kontakt z ludźmi, na co dzień jest tych osób kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, to mam takie momenty, że uciekam. A to jest chyba naturalne. Chyba tak, że po prostu chcę mieć czas dla siebie i nawet najlepiej, gdyby nikt wokół nic nie mówił. I takim moim azylem wtedy są góry. Ja wyjeżdżam w góry, chodzę po tych górach i tam rzeczywiście nabieram siły i takiej pokory, bo góry uczą pokory. Jak ktoś kiedyś traci tę pokorę albo czuje, że ją straci, to polecam wyjazd w góry, bo góry są nieprzewidywalne. Kiedyś nauczyłam się gór i tak jeżdżę do dzisiaj. Zresztą niebawem wyjeżdżam w góry znowu naładować akumulatory. Nie, już wracając do twojego pytania, bo trochę odbiegłam od tematu. Ja uważam, ja nie lubię, jak ktoś kogoś nie szanuje. Ja jestem wrażliwa na krzyk, na jakieś takie pokazywanie ludziom, że ktoś jest gorszy, a ktoś jest lepszy. Wyższość. Tak, bo jest na innym stanowisku. Dla mnie każdy jest taki sam i jeżeli ktoś awansuje z zwykłego pracownika na jakiegoś menadżera, to powinien zawsze postawić się z powrotem na swoim miejscu i zastanowić, jak z tymi ludźmi rozmawiać i żeby ich wciąż szanować. Ja myślę, że czasami zapominamy, że rolą menadżera i rolą dyrektora, rolą prezesa jest tak naprawdę wspieranie, bycie towarzyszenie ludziom w codzienności. To jest naszym obowiązkiem. Być przy nich, przyglądać ich, obserwować. To naszą rolą jest też zadbanie o ich samopoczucie, o to, jak się czują, z jakim nastawieniem przychodzą do pracy i to my jesteśmy od rozwiązywania ich problemów. A czasami ludzie o tym zapominają. Tak. Wiesz, osiągają wyższe stanowiska i wtedy czasami wyciągają palec i pokazują tym palcem, co i jak powinno być zrobione. To jest trudne oczywiście, to jest trudne dla dwóch stron i myślę, że tutaj każdy musi się odnaleźć na tym stanowisku, na jakim jest, zarówno rola pracownika, jak i tego menadżera czy dyrektora, ale nie będziemy o tym tutaj rozsądzać, niech każdy zarządza swoim życiem jak potrafi. Jasiu, zbliża się Dzień Matki. Dzisiaj jesteśmy 3 dni przed, pewnie wszyscy nasi słuchacze o tym pamiętają, ale tutaj namawiamy wszystkich gorąco, żeby ten dzień spędzić możliwie blisko swojej mamy, przypomnieć sobie o niej. Ten słynny bukiecik kwiatków powinniśmy zanieść, jak nie udaje nam się tego robić od czasu do czasu.
a ten dzień jest właśnie sprzyja takim spotkaniom. Kim jest dla ciebie twoja mama? Już wspomniałaś, że jest przyjaciółką. Jak jej się udało to zrobić, że jesteście przyjaciółkami? Myślę, że to wynika z tego, że my po prostu potrafimy ze sobą rozmawiać. Dzisiaj ludzie mają z tym problem. Jeżeli coś ich boli, to gdzieś to chowają w sobie, tłumią i tego nie mówią. Mama nauczyła cię mówić? Tak, chyba tak. Chociaż właściwie to pewnie pierwsze słowo powiedziałam mama i musiałabym zapytać mojej mamy, kiedy to było. Ale tak, rzeczywiście mama nauczyła mnie mówić i mama zawsze była taka otwarta w stosunku do ludzi. Moja mama jest dla mnie bardzo ważna i nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby jej zabrakło w moim życiu. Bardzo ją szanuję, bardzo ją kocham i moja mama już jest na emeryturze w ogóle. Czeka na wnuka z mojej strony, nie wiem, czy się doczeka, może być różnie. Tego jej życzmy. Tego jej życzmy na dzień mamy. Na dzień mamy. Moja mama jest taką moją ostoją, taką tarczą trochę, jak w moim życiu dzieje się coś złego, a ostatnie lata dały mi trochę w kość, to ona zawsze stanie po mojej stronie, bez względu na to, co by się wzruszyłam, co by się działo. Ja zawsze, niektórzy się śmieją, że bo tak często dzwonisz do mamy, bo tam chodzisz i tak dalej, nie? To ja myślę, że to jest indywidualna sprawa każdego z nas. Ja bardzo kocham moją mamę i mówię, nie wyobrażam sobie, gdyby jej nie było, a też lubię z nią spędzać czas, bo my razem chodzimy z kijami, jeździmy na siłownię, moja mama jest bardzo taka młodzieżowa, można powiedzieć. Super. Także nosimy te same ubrania, jeszcze wciąż, mamy podobny gust, powiedzmy. Moja mama jest dla mnie bardzo ważna i nie wiem, co bym zrobiła, gdyby kiedykolwiek ktokolwiek ją skrzywdził. Naprawdę. Mhm. A jakbyś miała powiedzieć tym mamom, które nas słuchają, co mogą zrobić, żeby taką relację ze swoją córką zbudować? Rozmawiać. Przede wszystkim bardzo dużo ze sobą rozmawiać. I też wspierać się w tych trudnych chwilach, bo czasami jest tak, że nam się wydaje, bo dziecko sobie poradzi, bo jest dorosłe i tak dalej, a to dziecko gdzieś tam czasami mocno cierpi i potrzebuje tej matczynej takiej opieki. I chociaż jednego takiego słowa, to może być zwykłe słowo, poradzisz sobie, nie przejmuj się, będzie dobrze. O tym zapominamy dzisiaj. No i też zapominamy o takich słowach jak przepraszam i dziękuję. Czasami, tak jak na początku rozmawialiśmy, wiele rzeczy robimy nieświadomie i trzeba za nie umieć przepraszać. Mamy też czasami się zapętlają i gdzieś tam też popełniają błędy. I ja myślę, że żeby zbudować fajną relację z rodzicami, no to przede wszystkim trzeba się bardzo kochać. Nawet jeżeli kiedyś było źle, albo nie wiem, cokolwiek się wydarzyło, no bo w rodzinach jest różnie. Mhm. Czasami się mijamy, mamy inne poglądy, mamy oczywiście całe życie nam, kobietom, pewnie tobie też, mówią dziecko, ty musisz wyjść za mąż, ty musisz mieć dzieci, ty musisz mieć dom, a nie na odwrót w ogóle i takie. Mamy mają różne poglądy, to jest inne pokolenie, ale to też trzeba uszanować. A my czasami się buntujemy i po prostu chcemy robić po swojemu i ta relacja nam się trochę rozjeżdża, niepotrzebnie. Mamie czasami po prostu trzeba usiąść i wytłumaczyć pewne rzeczy, że dzisiaj mamy inne czasy, jest inny świat. I mama jak tak dostanie taką porcję wiedzy, dobrze przekazaną, to ona to przyswoi i będzie dobrze. Mówię, rozmawiać, trzeba ze sobą rozmawiać i dawać sobie ciepło, bo myślę, że w rodzinach też dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby pójść, porozmawiać, posiedzieć trochę, poprzytulać się trochę, tak, powiedzieć, że się kochamy. To słowo jakoś nam tak trudno dzisiaj przechodzi przez gardło. Tym rodzicom trzeba powiedzieć, że się ich kocha i oni na pewno nas też kochają, tylko może czasami nie potrafią tego powiedzieć. Czyli też rolą dziecka jest być z tymi rodzicami, tak. Nie tylko oczekiwać od rodziców, że oni zawsze mają być, ale my też powinniśmy być dla tych rodziców. Dokładnie. W związku z tym, Asiu, ja też w sobotę jadę do Gorzowa z bukietem kwiatów do mojej kochanej mamy. Też, żeby pobyć i ten dzień razem spędzić. Nie wyobrażam sobie też, żeby mogło być inaczej. Zawsze się staram, jak najczęściej mogę do rodziców jechać i też staramy się celebrować ten wspólny czas, bo tego czasu mamy tak mało i dokładnie. Dla siebie, dla nich i dla tego czasu razem. Także ja się zawsze cieszę, że mój tata jest nowoczesny, już wielokrotnie mówiłam, pisze SMS-y, obsługuje WhatsAppa, więc dokładnie wiem, co wszystko u nich się dzieje, zdjęcia przychodzą i to też jest takie miłe, wiesz, czasami się na to oburzamy, że nie mamy czasu odpisać, że nie mamy czasu zadzwonić, ale to są takie najcenniejsze momenty właściwie w trakcie dnia. To powiem ci a propos tego WhatsAppa i SMS-ów, to teraz
Moja mama ostatnio założyła sobie Facebooka i dzwoni do mnie, mówi: dziecko, ja nie umiem tego obsługiwać, o co tutaj chodzi? Ja mówię: mama, ale po co ci Facebook? No jak? No ja muszę wiedzieć, co się u moich dzieci dzieje. Mimo tego, że ona nie potrafi sobie poradzić do końca z tym Facebookiem, to ona po prostu tak się stara i naprawdę, i nawet nam zdjęcia lajkuje, więc... Moja mama lat 60 już jeden prawie. To jest młoda kobieta. Kobieta jest młoda. Ja ostatnio słuchałam w programie, jak to właśnie taka aktorka, nie pamiętam jej imienia, nazwiska, ale około 70 stwierdziła, że też musi być na Facebooku, w mediach społecznościowych i tym sposobem, że zaistniała w tych mediach, to ma więcej kontaktu ze swoimi dziećmi, bo właśnie udzielają jej wskazówek, jak ona ma sobie poradzić ze wszystkimi tymi różnymi kruczkami, które tam nas spotykają, bo chce wstawiać zdjęcia, bo chce komentować, więc musieli jej tego uczyć. Mało tego, że ją uczyli, to jeszcze pomagali, żeby była lepsza na tym swoim profilu, także polecamy wszystkim rodzicom, spotkajmy się po prostu w mediach społecznościowych. Dokładnie, może będzie lepszy kontakt. Ostatnie pytanie, bo właściwie dużo mądrych rzeczy nam już przekazałaś, powiedziałaś i myślę, że słuchacze kilka rad wezmą sobie to głęboko do serca. Czym jest dla ciebie dobre życie? Dla mnie dobre życie oznacza taki spokój wewnętrzny. To, że dzisiaj mam wokół siebie ludzi, którzy cały czas mnie ciągną w górę. To jest po pierwsze. Po drugie, na pewno moja rodzina, która też jest dla mnie ogromnym wsparciem. Tak, jest dla mnie bardzo ważna. Ostatnio pojawił się ktoś jeszcze. Trzymamy kciuki, nie będziemy zdradzać, żeby się udało. Nie będziemy zdradzać, tak. Myślę, że to jest coś, na co długo czekałam, ale nie chcę zapeszać, bo to są dopiero początki. I dla mnie dobre życie to jest takie życie, gdzie spełniamy się zawodowo, spełniamy się w tym życiu naszym prywatnym, nie łączymy tego, nie zapętlamy się, nie brniemy na siłę do przodu i po trupach. Może to jest taka trochę strefa komfortu, z której niektórzy się śmieją, że trzeba z niej wychodzić i tak dalej, ale przychodzi taki moment, że człowiek chce sobie poukładać ten czas tak, jak on chce, żeby to było. I ja myślę, że dzisiaj jestem na takim etapie i moje życie jest dobre, jest dobrym życiem. Proszę Państwa, piękna puenta na koniec. Moje życie jest dobrym życiem, powiedziała Joanna Małecka, redaktor naczelna Sukcesu po poznańsku. Myślisz, Asiu, że możemy zaprosić naszych słuchaczy, że jak mają jakąś ciekawą historię do opowiedzenia albo chcieliby Tobie o czymś opowiedzieć, to mogą się do Ciebie zgłosić? Jakbyśmy podali adres mailowy? No oczywiście, że tak. joanna.malecka@mtp.pl. Jeżeli Państwo macie coś naprawdę ciekawego do opowiedzenia i robicie coś fajnego w Poznaniu, to ja bardzo chętnie się spotkam i porozmawiam. Posłuchasz kolejnej ciekawej historii. Oczywiście, kolejnej ciekawej historii. Może coś nam się z tego większego urodzi, coś razem zrobimy. Także oczywiście czekam na Państwa maile i propozycje tematów też, którymi możemy się zająć w Sukcesie po poznańsku, bo to nie jest tak, że my sobie to tylko wymyślamy, ale te też tematy są sugerowane przez ludzi, którzy nas czytają, więc jeżeli Państwo macie jakiś pomysł na ciekawy artykuł czy wywiad z jakąś też ciekawą inną osobą, no to ja przyjmuję... Asia otwiera drzwi. Tak, otwieram drzwi i przyjmuję propozycje, które bardzo chętnie rozważę. Czyli adres mailowy joanna.malecka@mtp.pl. Tak jest. Ach, tak się dzisiaj rozmarzyłam. Tyle dobrych rzeczy usłyszałam. Drodzy Państwo, na koniec Joanna przygotowała jeszcze piosenkę. Zanim jej ją wysłuchamy, ja życzę Wam dobrego wieczoru, kolorowych snów i tak jak wspomniałyśmy wcześniej z Jasią, pamiętajcie Dzień Matki 26 maja. Niech ten dzień będzie Wasz i Waszych mam. Niech to będzie rodzinny dzień, pełen uśmiechu, dobrych, życzliwych słów i tak jak Asia tutaj do nas apelowała, mówmy sobie po prostu, kocham Cię. Dokładnie, mówmy sobie, kocham Cię. Takim przesłaniem Was zostawiamy. Do usłyszenia już wkrótce, a Joasiu, zapowiedz, z jaką piosenką nas zostawiasz. Dziękuję Ci, Marto, za tą audycję. To była bardzo budująca rozmowa też dla mnie. A na koniec taka chwila refleksji, myślę, przy tej piosence. Bruce Springsteen z filmu Jerry Maguire, Secret Garden. Tak, to jest jedna pięknie. Z moich ulubionych piosenek, przy której można się naprawdę wyciszyć, ale też trochę pomyśleć. Dedykujemy ją Twojej mamie? Tak, możemy ją zadedykować mojej mamie. To ściskamy mocno. Wszystkie mamy
Asi mamy dzisiaj szczególnie. Dziękuję Ci za to, że byłaś z nami. Do usłyszenia. Dobranoc. Kłaniamy się nisko. Dobranoc.